Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę, fajną pogodę. Świeci słoneczko. Jest cieplutko. A ja tutaj zabieram się, przymierzam się do sadzenia kłączy kan niewybudzane. Nie wybudzałem, ponieważ jak widzicie jest tego dosyć dużo, żeby to wybudzić. Sporo miejsca by mi to zajęło w garażerii, a i tak już teraz nie mam gdzie tam szpilki wsadzić, więc teraz będę sadził bezpośrednio do gruntu, takie kłącza. Widzieliście filmik z testowania glebogryzarki, także wiecie, że ziemia tu jest mocno przeryta z kompostem, znaczy z obornikiem. Słuchajcie, przez zimę trochę bałaganu mi się narobiło w tych kannach. Tutaj mam kanny, które dostałem w prezencie. Są opisane w woreczkach, to wiem co to jest. Tutaj nie pamiętam co to mogło być, ale z takim czymś, o właśnie, a jest nawet. Właśnie Polish Lady. Także tutaj mamy Polish Lady. Tutaj takie biedne kłączuńko wyschło. Tutaj było zasypane ziemią, ale chyba wyschło całkiem. Tu jest jeszcze coś twardego, może coś z tego odbije, nie wiem. I tak to posadzę, i tak może być, że coś z tego wyrośnie. Tutaj i tu się zaczynają schody, bo nie wiem co to jest, jaka to kanna. Wyjdzie w praniu, co to jest. Może to być musifolia. Ale tutaj mam jeszcze... Aha, tutaj mamy kannę Wolfsong. Tu ładnie przezimowała. Kanna Stuttgart. Niektóre już puszczają. Stuttgarty dobrze się trzymają. Tutaj mamy Kleopatrę. Kleopatry też dosyć dobrze. No i tutaj mam zagwózdkę. Aha, tutaj jeszcze jest Durban. A to nie wiem. To może być wszystko. Muszę sobie zobaczyć na filmik z wykopywania i sobie przypomnieć, co gdzie dałem. Dobra. Kopiemy dziurki i sadzimy kanny. Ale najpierw te kanny przydałoby się troszkę porozdzielać i powyczyszczać. O, i takie już jest gotowe do sadzenia. Dobra, zobaczymy. To wyjdzie w praniu chyba. Jak wyrośnie, to będziemy wiedzieć, co wyrosło i gdzie. Jest tego trochę. Dobra, sadzimy. Dobra, po obejrzeniu filmiku już sobie przypomniałem. To, co wyschło, to będzie kanna Tornado. Wygląda jakby ją tego Tornado. To będzie Tropical Sunrise. To. I właśnie i tam będzie Musifolia Grande. Także już wszystko wiem. I sadzimy.
dołki wykopane, kłącza porozsadzane, zawsze tak sadzę po kolei. Tam ta najbiedniejsza kanna Tornado, tutaj trafiło zwykła Indica, tutaj mamy Polish Lady, Durban, Kleopatra, przy samym płocie będzie szpaler Musifoli, tutaj mamy dosyć sporo kanny Wolfsong, tam Stuttgart. Dlaczego tam na samym końcu? Wiadomo, białe części liści są przypalane przez słońce, a jak to wszystko porośnie, to częściowo będą ją zasłaniać. Tutaj trafiła Indica Purpurea. Dosyć gęsto, bo przeliczyłem się, za dużo tych kłączy jednak, mało miejsca. Tutaj trafiło małe kłącze też Indiki zwykłej. Tutaj znajomi przyjechali. Tutaj mamy co? To będzie ten generał Eisenhower. No i tutaj ten Tropical Storm. Dobra, trzeba to zagrabić i uciekać, bo zaraz będzie impreza. No to sobie pograbiłem. I po konsultacji z Piotrem Ledzionym rozsypiemy korę. I będzie ładniej i będzie chroniło przed nadmiernym wzrostem chwastów i będzie trzymało wilgoć, tak? Aha, jeszcze chciałem pokazać, że jakieś listki posadziłem. Patrzcie, jakie ładne. No jak w tamtym roku. Piękne zielistki, soczyście, zielone. A tak naprawdę to były zielistki na próbę zimowane na sucho. Po prostu kępa rzucona w kąt. Pokażę wam, co tu się dzieje. Tak to wygląda. A tutaj z boku możecie zobaczyć nowe wychodzące kiełki. Także ci listki żyją. Tutaj są takie, tu były takie marcheweczki, tak zwane. Zieliska ma takie marcheweczki, w których magazynuje wodę. I dzięki tym marcheweczkom, które teraz wyglądają jak wysuszone rodzynki, tak, to było takie ładne, napompowane, grubiutkie. I dzięki tym marcheweczkom zieliska sobie przeżyła. Teraz będzie posadzona, dostanie wody i znowu będzie ładna. Czas na korę. Kora rozsypana. Czekamy na wschody. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Hej. Hej.